są wśród was ludzie, którzy macie się z uwagi na to, że nie uwalniacie Bożej mocy. Ale Bóg widzi wasze serca. Wzrastacie w wierze i w prawdzie. I Słowo Boże mówi, że choć niewielką masz moc, ale nie zaparłeś się mojego imienia. Jeśli to słowo jest do ciebie, to uznaj to takie jako prorocze słowo. Weź to słowo do ciebie, do siebie, przeciwstaw się diabłu. Słowo Boże mówi, zbliżcie się do Boga i przeciwstawcie się diabłu. Bierz to słowo, to jest słowo dla ciebie od Boga. Nie pozwól, aby ktokolwiek ciebie potępiał. Przyjdzie czas na wszystko. Przyjdzie czas na wszystko. Przyjdzie czas na uwalnianie też mocy. Ale dzisiaj wzrastasz w wierze i w prawdzie. I to słowo jest do ciebie, że choć niewielką masz moc, ale nie zaparłeś się mojego imienia. Nie zaparłeś się mojego imienia. Każdego dnia studiujesz moje słowo. Każdego dnia bierzesz przez wiarę rzeczy. Przyjmujesz przez wiarę. Wprowadzasz prawdę do swojego życia. To jest moc. To jest chrześcijaństwo. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy i chcielibyście, żebyśmy z Arturem na was położyli ręce, jako apostołowie, to przyjdźcie do nas. Ja mówię życie. Życie. Niech przenika ją życie. Niech twoje życie ją przenika. Niech widzi, jak ja chodzę. Niech prostuje się teraz wszystko przez moc imienia Jezus. Niech wzrasta w łasce i w poznaniu. Niech zadziwia wiarę. W imieniu Jezusa. Szokolorobasa. 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 Ja mówię namaszczenie. Namaszczenie, które łamie jarzmo. Namaszczenie, które łamie jarzmo. Ja mówię prawda Boża przenikająca. Całe jej jestestwo. Prawda Boża. Ja biorę autorytet nad wszelką mocą ciemności i zabraniam wpływać i działać w jej życiu. Przez moc imienia Jezus. Diable, nakazuję ci opuścić każdy teren, który zająłeś bezprawnie w jej życiu. Ja uważam, że to córka Boga. Nie masz do jej życia prawa. W imieniu Jezusa! Ja mówię namaszczenie. Namaszczenie. Wyzwolenie. Swoboda. Swoboda. Ja prostuję każde wykrzywienie w jej życiu w imieniu Jezusa. Swoboda. Ja prostuję w imieniu Jezusa to, co zostało wykrzywione świadomie, nieświadomie. W imieniu Jezusa to zostało wykrzywione przez nią i przez innych ludzi. To zostało wykrzywione przez świadomie. W imieniu Jezusa ja prostuję to przez imienie. Mądrość wszelkiego rodzaju, różnorodna mądrość do budowania ciała Chrystusa przez moc imienia Jezus. Niech stanie się częścią Kościoła. Niech zajmie swoje miejsce w Kościele. Niech zajmie swoje miejsce w Kościele. Hallelujah.